dobry, moi drodzy widzowie. Zapewne wam w mikrofonie co nieco szumi, ale musicie mi wybaczyć, bo dzisiaj nagrywam z pocketa i jestem w takim, że tak powiem, miejscu. Dawno tu nie byłem. Są to Stawy Przemkowskie, a za mną, nie wiem czy będzie widać, w oddali jest wieża widokowa, obserwacyjna. A ja oczywiście jestem tutaj na kładce. Wziąłem dzisiaj ze sobą sprzęt, ponieważ robiłem mały interes, że tak powiem, we Wrocławiu, pod Wrocławiem. I wziąłem ze sobą sprzęcik, by można było tutaj coś sfotografować. Być może coś nagrać, jak się uda. I o dziwo udało się. Na samym początku chciałbym pozdrowić kolegę, którego spotkałem tutaj na stawach. Bardzo mnie zaskoczył, ponieważ pierwszy tekst, jaki usłyszałem od niego, to dzień dobry panie Jędrzejczak, czy coś w tym stylu. Więc zapewne poznał mnie z mojego kanału. Także ziom, pozdrawiam cię i twój sprzęcior naprawdę robi robotę, zapewne. Ale nie powiem, ja dzisiaj też mam co nieco sfotografowane. Później sobie oglądniesz, także jeszcze raz cię pozdrawiam i fajnie, że wśród fotografów jestem już tak w miarę rozpoznawalny, naprawdę prawie fruwam. No, jestem tu już kilka godzin, ponieważ jak już wcześniej wspominałem, robiłem tutaj mały deal i stwierdziłem, że 30 km sobie odbiję w bok i skoczę na Stawy Przemkowskie. Także mam co nieco sfotografowane, mianowicie mam tutaj piękną, ale to piękną wąsatkę, co oczywiście zaraz zobaczycie. I mam kilka raniuszków, do tego nie mogę powiedzieć, że wjechał oczywiście pewien ssak, a jest im norka amerykańska, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo po zdjęciach w Google byłem w stanie to rozpoznać, bo tych zwierzaków jest kilka, więc nie jestem aż takim znawcą, żeby można było śmiało rozpoznać na pierwszy rzut oka. No i podeszło do nas, kurczę, na odległość 3 metrów, ledwo Sigma 150-600 ledwo ostrzyła. Także miła, miła atmosfera była, spotkanko. O, teraz mamy deski takie popękane, ojojoj, tutaj chyba niedługo jakiś remont chyba będzie robiony tych kładek, bo już wygląda to tragicznie, zobaczcie. Ja wiem, że na to nie ma pieniędzy, ale tu już niektóre dechy to wymagają, kurczę, o, ewidentnej naprawy. W każdym bądź razie impreza, jeśli chodzi o fotografię, na plus, bo mówię, dawno nie miałem w tak pięknej scenerii i tylu kadrów wąsatki, że aż normalnie jestem podniecony, mówię wam, rzeźnia. No, zmierzam teraz sobie w stronę transportu i lecę z powrotem do Zielonej Góry, także ten odcineczek będzie na zasadzie takiego, wiecie, spaceru fotograficznego, patrolu, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy, co zaczyna tutaj fajnie, że tak powiem, działać w tych trzcinowiskach. Kolega tutaj mówił, że krzykliwe orliki tutaj już buszowały z samego raniuszka, bieliki były. Widziałem dzisiaj w powietrzu już kanię rudą, także jestem naprawdę na plus usatysfakcjonowany z tego wypadu. Także na koniec tego, że tak powiem, śmiesznego odcinka bałaganu pokażę wam coś, co na pewno nie będę miał ani wy na co dzień. Także heja!